Zaczęła się ta zdrowa żywność, pan profesor Lenzyn, o dziwo matematyk, a nie biolog, czy coś, który zorganizował taki pierwszy sklepik zdrowej żywności w pierwszym liceum. Także bardzo się cieszę, że mogę tu zaprosić, no wiele osób zaprosiłem, nie wszyscy mogą przyjść. W ogóle myślę jeszcze, żeby nie zapomnieć, to mógł pani Krystynie podziękować, że mnie zaprosiła, ona mnie zapraszała parę razy, ale ja wiem, że jeszcze nic takiego nie zrobił, a teraz jak sobie pomyślałem, że 25 lat, nie wiadomo, czy dożyję następnego jubileuszu, no bym chciał bardzo, to myślę, że bym się zgodził na to spotkanie. Wiele jej zawdzięczam, współpracowałem na różnych płaszczyznach ze mną. Także wielu ludziom chciałem podziękować, którzy są na sali, którzy nie są na sali, którzy się gniewali na mnie przez tyle lat, może i nie gniewali, więc ja się już w ogóle nie gniewam od paru lat na nikogo, choćby nie wiem, co mi powiedział, więc po prostu nie ma sensu, to już historia i tak dalej. Proszę Państwa, to, że Pan doktor Jacek Rojek wyraził zgodę na to, aby uczestniczyć i być gościem specjalnym właśnie 65. spotkania z cyklu Na Skrzydłach pod Rabinie, to nie ukrywam, że o to zabiegałam 6,5 lat. Od 7 praktycznie rzecz biorąc spotkania, bo na 7 spotkaniu w cyklu właśnie Na Skrzydłach pod Rabinie w Tarnowskim Teatrze, a był to rok 2003, wrzesień bodajże. Spotkaliśmy się na właśnie tym programie w salonie artystycznym. Panie Zygmuncie, szaleniec, szarlatan, nie, właśnie zadaję to pytanie. Pierwsze skojarzenie właśnie pana, jak pan spotkał pana Jacka Rojka w 84 czy 85 roku, gdy przyszedł do redakcji Dziennika Polski. Ja myślę, że coś w tym jest, jakieś takie szaleństwo w panu Jacku, zwłaszcza wtedy, jak to odbieraliśmy, my dziennikarza. I nie ukrywam, ja osobiście, on chyba o tym wiedział, bo minę miał nietęgą, no, ale wszystko się potoczyło dobrze, więc jak to mawiali starożytni, w tym szaleństwie była jakaś metoda, ale przede wszystkim jego niesłychany upór, który, jak sądzę, wielu z Państwa jest znakomicie znane, a żyliśmy i żyjemy z kolei w takich czasach, że tylko jakimś takim szalonym właśnie uporem można cokolwiek zdziałać, jeżeli ma się równie szaloną ideę, która mu chodzi po głowie przez 24 godziny. No poza snem coś jest. Że przeczytała Pani z uwagą tą książkę, za co dziękuję, a wszystkich Państwa do tego zachęcam. Otóż przydarzyło mi się tak kiedyś, że zachorowałem na sensie na krótko, na jakąś taką paskudną grypę i postanowiłem poprosić doktora Rojka o poradę. Przyjechał z tak zwaną wizytą domową i przepisał mi dwie rzeczy, bańki, stawianie bańk i jedzenie kiszonej kapusty. No była to dość nietypowa, mogę powiedzieć nawet szalona dosyć idea, ale dostosowałem się do niej po pewnej mimo wszystko polemicy. Mianowicie zaproponowałem mu ja, prosty dziennikarz, żeby jakieś odpowiedzi może, bo chciałbym wyzdrowieć już natychmiast do rana. No ale doktor mi zapytał, co dalszy, mianowicie zapytał po wojskowym, kto tu jest lekarzem, pan czy ja? No i sprawialiśmy do parteru. A rojkówką dostaliśmy tą kiszoną kapustę w domowych zwyczajach po prostu. Ja znalazłam w tej wspaniałej właśnie książce autorstwa pana Zygmunta Szycha również i fragment tak zwanych tropików rolników związanych z oburzeniem pana właśnie dzieci, żeby pan już przestał się zajmować tą zdrową żywnością, ponieważ w szkole jest nie tak, jak właśnie potrzeba. Może bym nie mówił, bo tu na sali akurat jest jedna z pani nauczycielek ze szkoły, gdzie moje córka dzieci odbiera. Ale to może lepiej pamięta te wydarzenia, ja to po prostu... A to może poprosimy właśnie pani. No to może jak będzie chciała się ujawnić, to zapraszam, ale w ogóle moje dzieci chodzi do szkoły numer 16. No i po prostu mówię, głupio by było zaczynać z inną szkołą, jak ze szkołą, gdzie dzieci chodziły. Nie robiłem po to, żeby miała lepsze stopnie. Bo jak później byłem lekarzem szkolnym, to specjalnie poszedłem do drugiego liceum, a nie do pierwszego, do trzeciego, gdzie córka chodziła do pierwszego, a dwóch synów do trzeciego, nie? Żeby mówić to, co myślę, nawet nauczycielom, bo jestem przyzwyczajony, żeby nie myśleć, że jakiś nacisk chce wywierać na jakieś stopnie, czy cokolwiek, nigdy tego nie robiliśmy, bo są dzieciom
powiedziałem pewnego dnia, że ja ich nie będę pilnował, nie będę siedział z nim na karku, tylko będzie uczył, nie? I wziąłem ich do domowej biblioteki i tam po prostu pokazałem, tam jest wiedza, zresztą do niedawna córka, która od 20 lat przebywa w Paryżu, to czasem do niej dzwoniłem, że pyta się, na której półce książka, bo nie mogę jej znaleźć, ona do dzisiaj pamiętała różne rzeczy, więc po prostu uważam, że uważałem, bo mnie w domu nie było 10 lat, nie? Do rozwodu nie doszło, do innych rzeczy przez tą zdrową żywność, że zawału nie doznałem, bo w Polsce jest dużo obserwatorów, znaczy ja to wszystko widziałem, udawałem, że nie widzę, udawałem, że nie słyszę, co mówią o mnie, że nienormalny lekarz, że w ogóle jakieś minerałki zapisuje, tak jak dzisiaj jeden z internautów napisał na jeden z portali, że co to za lekarz, jak on mówi, pisze minerałki, jakieś propolisy i tak dalej, tylko nie pisze, że jak ktoś wymaga szybkiego skierowania do szpitala, to mi nie będę mówił o minerałkach. Natomiast minerałki, sami ludzie już do mnie przychodzą po tylu latach zażywania chemii, bo mam kilku pacjentów, którzy muszą 20 tabletek zapisywać, bo idzie do 5 specjalistów, każdy po 3, po 4 leki, to jest 20 leków, głowa pęka. Teraz w ogóle wraz z tych nagród dostaje, ja nie wiem co to za rok jest w ogóle, tak w styczniu mieliśmy jubileusz 90-lecia teściowej, która złego słowa nie powiedziała na mnie, natomiast żonę zawsze krzyczała, że nauki dawała, także trzeba było ten jubileusz zrobić. W lutym mój najmłodszy syn, zresztą tu jest jego pani chyba wychowawczyni nawet, czy ucząca matematyki, okolim doktora na Akademii Medycznej w Warszawie, no, pobił rekord w tej dziedzinie całej rodziny, nigdy jeszcze tak wysoko nie zaszedł. W marcu dostałem to statuetkę Dobry dla innych, co prosiłem w teatrze, że nie za wcześnie, bo jeszcze nie jestem taki dobry, bo pacjenci narzekają na mnie czasem, ale później czasem świadomie przychodzą, bo no, w danej chwili są może jakieś... No i też chciałem przeprosić tych, co tam może uraziłem, czy coś powiedziałem przy tej okazji. Staram się zawsze dla ich dobra, no czasem nie wyjdzie, bo też pod napięciem jakimś psychicznym przecież się pracuje, odpowiedzialność, decyzje i tak dalej. W kwietniu mieliśmy 40. rocznicę ślubu. No, w maju, tydzień temu byłem w Katowicach, dostałem tam dyplom. Dzisiaj jestem w Tarnowie, a trzy razy już do mnie dzwonili, że mi chcą po tylu latach przypomnieli sobie, że propagowałem ludzi i produkty wszelkie. Także jestem przerażony tym wszystkim laurami. AWR-um, Edwarda Elgara.